pacjenci oddziału ginekologiczno-położniczego, dziecięcego i wewnętrznego, w zależności od stanu zdrowia, zostali wypisani do domu lub też przeniesieni do innych szpitali. Polecenie wojewody w takim stanie epidemiologicznym kraju, musimy to wykonać. Oddział ginekologiczno-położniczy, jak mówi dyrektor Marek Pacyna, został przekształcony w razie potrzeby na oddział obserwacyjny, na którym znajdą się pacjenci z podejrzeniem koronawirusa. Oddziałem, na który w pierwszej kolejności będą trafiali pacjenci z potwierdzeniem zakażenia COVID-19, pozostaje oddział obserwacyjno-zakaźny.